Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy piec ciasto, takie czekoladowe. Będzie przekładane owocami. Najprawdopodobniej będzie to frutożolina własnej roboty z wiśni. Także zaczynamy. Zaczynamy pierw od upieczenia ciasta. Dajemy do ciasta, już Wam mówię, powinno być normalnie szklanka cukru, ale ponieważ ja nie lubię tak fest słodzonego ciasta, więc u mnie będzie pół szklanki cukru. Dajemy. Tak mi wystarczy tyle. Pół szklanki cukru. Dodajemy do tego 3/4 szklanki oleju. Ja tu mam taką zmiarką, także 3/4. Troszkę więcej niż połowa. Dodajemy oleju. 1/2 szklanki do tego pójdzie wody. Zwykłej wody, 1/2 szklanki. Będzie 125 ml. Już sobie raz odmierzyłam. O, wody. I 3 łyżki kakao. Już Wam pokazuję. Raz. Dwa. I 3. Ja nawet dam jeszcze troszkę. Lubię, jak jest takie festokowe. I to proszę, i to moi mili bierzemy, odpalamy gaz i to trzeba do takiego, tylko do delikatnego zagotowania i od razu wyłączamy. Trzeba patrzeć, żeby nam się nie przypaliło. Także wymieszamy tak, żeby cukier się rozmieszał i tylko do zagotowania. I poczekamy, jak zagotujemy, to poczekamy, aż to wystygnie. O, widzicie, fajnie się miesza, także trzeba to wymieszać porządnie, żeby cukier się rozpuścił. Także widzimy się, jak już to mi wystygnie. No, jestem już z powrotem. To, co żeśmy gotowali, mi przestygło. Tak, musi przestygnąć tak, żebyśmy po prostu, jak wlejemy do jajek, żeby nam się jajka po prostu nie ścięły. I teraz co robimy? Tutaj do jajek dajemy, no mówię, no i tam pamiętajmy, że tam ja dałam tam pół szklanki cukru do tego kakao, a tutaj no dajemy też, no ile po prostu chcemy. Ja tam dodam raz, dwa, 2,5 łyżeczki i mi to już takie małe, bo to jest mała, znaczy z tych dużych łyżek, ale mała, mała. I teraz ja będę to miksować. I jak pomiksuję, żeby to zwiększyło swoją objętość, to się widzimy. Jajka już zwiększyły swoją objętość, zmiksowałam 5 jajek z 2,5 łyżkami cukru. I teraz, tak jak mówiłam, to co żeśmy gotowali, to co przestygło, będziemy małym strumieniem wlewać do... Nastawić sobie już piekarnik, proszę, na temperaturę. Tak od mniej więcej 170-180 stopni, zależy kogo, jak piekarnik grzeje, ale tak mniej więcej. I teraz będziemy to delikatnie... składników. I teraz będziemy dawać tak, w przepisie jest półtora szklanki mąki, typ mąki 500 albo 550. Daję pierw szklankę mąki.
O, zaraz Wam pokażę, jaka konsystencja ma być, bo czasami jajko jajku jest nierówne. Także najlepiej właśnie zobaczyć, jaka powinna być konsystencja ciasta. Także tu na razie dałam taką dobrą szklankę mąki. Szklanka tutaj jest 250 ml. Do tego będziemy dawać łyżeczkę, tak? Łyżeczkę sody. Soda coś się mi zbryliła. Dobra. O. Łyżeczkę sody i łyżeczkę proszku do pieczenia. O, i łyżeczkę proszku do pieczenia, taką nieczubatą, płaską. I to wymieszamy. Dodamy jeszcze pół, tak jak jest w przepisie, bo jest bardzo rzadkie. Ma mieć konsystencję takiej gęstej śmietany. Jeszcze pół. O, zobaczymy. Ja miałam jajka M-ki, ale w tych sklepach też raz taka M-ka, raz taka. Zależy z jakiego sklepu. Też zależy, ile kakao dacie, bo kakao jest bardzo suche i ona jednak zagęszcza. Dobra, zobaczymy teraz, jak to będzie. O, da, troszkę jeszcze zostawiłam. Wymieszamy. Bierzemy mąkę, co się... Mój stary robot, przeszedł 30-letni. I jeszcze. No i wyszło nam faktycznie. O, półtorej szklanki mąki. Tego nie potrzeba. Chcę Wam pokazać, żebyście widzieli, jaka ma być konsystencja. O! Chyba to widać. Taka gęsta, no, gęsta śmietana. O! Tak jak budyń gotujemy. Dobra. I teraz to będziemy przelewać do blaszki. Blaszkę ma. Napiszę Wam później wymiary blaszki, bo zapomniałam zmierzyć. Także Wam napiszę później. Wam się wyświetli na pewno. I to ciasto przelewamy do blaszki. O. Blaszka jest wyłożona papierem do pieczenia. Piekarnik już mi się tam nagrzewa, bo już słyszałam, jak pikał. W moim piekarniku piecze się około 40-45 minut. Trzeba po prostu po 30 minutach, 35 otworzyć piekarnik delikatnie, wziąć patyczek, włożyć w środek i zobaczyć, czy ciasto jest już, czy patyczek jest suchy, czy nie. W ten sposób sprawdzamy. O, rozlewamy po całym tym.
tak, żeby było o równo, równomiernie. O. Tak. No i ja wsadzam już do piekarnika. Wy tak samo jak robicie, to wsadźcie. I widzimy się, jak ciasto się upiecze. No, jestem już z powrotem. Ciasto się upiekło i powiem Wam tak. Ja wyciągam je z piekarnika po 35 minutach i poczekałam, aż ostygnie. Jak ostygło, odwróciłam je do góry, tak jakby tu jest spód ciasta już. Dlaczego? Ponieważ po tamtej stronie zrobiła mi się taka górka na cieście. A jeżeli je odwróciłam, jakby stygło, to one po drugiej stronie teraz jest ładnie płaskie. I są różne techniki. O, tu już jest, my jesteśmy już jeden dzień, bo ja zawsze dzień wcześniej piekę ciasto. I teraz patrzcie, niektórzy po prostu to ścinają, ja tego nie ścinam. Ja po prostu, to coś u mnie jest spodem ciasta. Spodem. I teraz co zrobimy? Ja to ciasto, one nie, o tak, one nie jest takie grube, dlatego że ja będziemy przekładać. I co ja robię? Mam takie urządzenie, o, takie urządzenie i tym urządzeniem będę ciasto po prostu przekrajać w ten sposób. Jak ciasto przekroję, to zaraz Wam pokażę. Wracam. No, ciasto już przekroiłam i już Wam mówię, jak to się robi. Tu nie mogę, bo o, widzicie, to jest za szerokie, musiałabym inaczej, dlatego zrobiłam to że po prostu żeście tego nie widzieli, ale już Wam mówię. Jak będziecie przykładać tu, to pierw zawsze sobie natnijcie troszeczkę ciasto nożem. Wstawcie tą taką, nie wiem czy to widać, tą taką, to jest taki jakby drucik bardzo. I dopiero jak wstawicie na samym początku drucik, to takimi rukami, o, będziecie przesuwać i to Wam się ładnie, tylko sobie ustalcie na jaką wysokość, tutaj się ustala na jaką wysokość i w ten sposób do końca i ładnie Wam się przetnie, równiusieńko, lepiej niż nożem, bynajmniej ja się tym nauczyłam i naprawdę jest bardzo fajny. O, widzicie? Proszę. Jakie fajne dwa placuszki, jeden cieniutki i drugi. I teraz robimy to tak. Ten, tak jak mówiłam, ten grubszy i ten z tym, to jest mój cpód ciasta. Wkładam go tu. Tak? I będziemy zaraz zdawać, pokażę Wam, jak się robi taki zwykły, bardzo szybki krem, a na to będą wiśnie. Także zaraz do Was wracam. No, teraz Wam pokażę, zrobię po prostu bardzo taki szybki krem. Czasami też go używam, kiedy jest po prostu w kuchni teraz bardzo gorąco i już mi się nie chce gotować w budyniu i tego wszystkiego i kręcić. Także taki bardzo szybki krem zrobię kakaowy. Tutaj jest na opakowaniu. Robimy kremę tak jak pisze na opakowaniu. Znaczy tu jest 300 ml schłodzonego mleka. Ja dam troszkę mniej, bo naprawdę jest bardzo gorąco i boję się, że nie stężeje mi. Także robimy tak jak jest tu napisane. Tu jest 300 ml, ja nie dam, ja dam troszkę mniej. Nie, troszkę więcej niż 250, ale nie 300, boję się po prostu, że mi nie stężeje. A krem akurat nie będzie najważniejszy w tym przepisie, bo najważniejsze to są właśnie te wiśnie. I tu dosypuję to i będę zaraz miksować. Także instrukcję opakowaniu pisało. Zrobiliśmy. Krem wyszedł fajny. Dlaczego zrobiłam krem szybki z torebki? Ponieważ on nie będzie, tak jakby powiedzieć, główny w cieście. On jest tylko po to, żeby wysmarować tutaj, żeby ta frutożylina nie wsiągła mi w ciasto. Już Wam pokażę, co robię, jak. Tak. Thank you.
chodzi mi o tak, żeby ta fruta żelina nie wsiąkła mi w ciasto. Żeby ciasto mi nie namokło. Także on tu nie gra głównej tak jakby roli. Główną rolę i smaczek to będzie właśnie ta nasza robiona, wiśnie. O. Teraz damy, jak to zrobimy, damy do lodówki. Tak. O. Tak. I powiem Wam jeszcze, co ja robię, no bo tej futy żeliny troszkę będzie do takiego rękawa. O. Można to też zrobić sobie z zwykłego takiego, kurde, woreczka, uciąć róg w woreczku, z takim grubszym woreczkiem i też będzie dobrze. O. O. Dobrze. Robię, patrzcie, tak na samych brzegach, taki jakby, o, żeby było wyżej po prostu. Żebym mogła więcej nałożyć frutożeliny i żeby mi nie wyciekała poza ciasto. Także robię coś takiego. Znów nakładam tutaj właśnie tą masę. O. O, jest bardzo gorąco i ona już się robi taka płynna, dlatego chcę to zrobić szybko i zaraz włożyć do lodówki znów. To nie musi być ładnie, bo to będzie przykryte drugą warstwą. O! I teraz to wkładamy do lodówki, żeby chociaż na te pół godziny, godzinę zależy, no bo u mnie jest bardzo gorąco. W garczku mam wydrylowane wiśnie. Jakieś takie 60-70 deko i zalane wodą, zasypane 2-3 łyżkami cukru i one się już zaraz zagotują. Jak się zagotują, tutaj w kubeczku mam jeden kisiel, on może być wiśniowy, ja mam akurat żurawinowy, on, jeden kisiel, jak tylko się zaczyna gotować, to będziemy to wlewać i chwilkę, tam 2 minutki podgotujemy. Się zagotować. Za 2 minutki podgotujemy. To już zrobiło się takie, o, jak frutożelina, fajne. Także mówię, jest, są tu wiśnie, jest tu ten sok, co się zrobił z wiśni i dolałam do, żeby był litr wody, dolałam troszkę właśnie wody, żeby był równo litr. Akurat tu mam na garczku skalę, także wiem, że jest litr razem z wiśniami. Ładnie się gotuje. Tak. Fajne, gęste. I teraz właśnie sami musicie ustalić. Ja tak myślę, że dodam ze 3 łyżeczki żelatyny. Włączamy gaz. Czekamy, aż przestanie się gotować. Tak. No i będziemy dodawać żelatyny. Jedna łyżeczka, druga łyżeczka, trzecia, o, i czwarta. 4 łyżeczki dam. I teraz to trzeba wymieszać. Porządnie wymieszać. Jak wymieszam porządnie? Jak to wymieszam porządnie, po prostu odstawiamy, żeby wystygło i zaczęło tężyć. No, ciasto już mi się troszkę schłodziło. Jest okropnie, tak jak mówiłam Ci, gorąco. Już Wam pokażę,
Pruto żelina też już prawie zastyga, chociaż moczę ją cały czas w miseczce z lodem i z zimną wodą. O, jest taka. Nie wiem, czy to widać, o. Ale spróbuję chociaż po troszeczkę, o. I do lodówki znów sadzę. Widzicie, dlatego zrobiłam właśnie z tego kremu, żeby ona mi się nie rozlewała. O, chociaż po trochę. Tak, to wstawię do lodówki. Poczekam, aż znów mi się stężeje. O. Próbowałam frutożelinę. Jest pyszna. Normalnie pyszna. O, widzicie teraz tak. Żeby mi nie wypłynęła, dlatego zrobiliśmy taki wystający ten. O. I troszkę sobie jeszcze zostawię tej frutożeliny na przystrojenie. Troszeczkę. Także wstawiam do lodówki i widzimy się z powrotem gdzieś za godzinę. No, frutożelina już mi troszkę zastygła. I teraz Wam pokazuję. I teraz na tą frutożelinę kładę ten odcięty, tu jest spód tego ciasta, że które żeśmy piekli, a tu jest to przecięte. Także mam tutaj ładne, o, tak zrobimy, tak, o, o. Ja to już Wam pokazuję. Ja mam taką blaszkę, że o, mogę wyciągnąć po prostu spód, o. I zostaje mi coś takiego. Już Wam pokazuję. Takie coś mi zostaje, bo po prostu ciągłam. Tak. Na to dam jeszcze. Rozsmaruję tego kremu, co mi zostało. Nie będę nic wymyślać, dlatego że jest tak gorąco, że żadne różyczki, ani takie te po prostu się nie utrzymają. U mnie za oknem jest prawie 50 stopni w słońcu. Więc robienie czegokolwiek po prostu, no się po prostu nie opłaca, no bo to się wszystko zaraz, o, widzicie, jak się już rozjeżdża. O. Zrobię jeszcze może troszkę. Troszkę jeszcze przystroję i idzie do lodówki. Ale przy takim upale to musi troszkę postać. W lodówce, bo inaczej to się tego nie da. Wszystko się rozpłynie. Także lepsze ciasta takie, to Wam pokażę właśnie z kremami, ale jak będzie zimniej, no teraz po prostu, no nie da rady. Po prostu nie da rady. O. Dobrze. Także jak zastygnie, podzielę ciasto na talerzyki i Wam pokażę. Ciasto jest naprawdę pyszne. Pyszne, spróbujcie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.